Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Jesteśmy razem. Witamy Państwa serdecznie. Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Za dużo ekonomii nie, ale ciut to tak. Za dużo ekonomii to nie, ale ciut to tak. Radio Koncita. 15, dzień dobry. Wtorek 8 listopada. Radio Tok FM Euro Koncita. Barbie Baby Langstrom Extra. 45. prezydenta. Wybory obserwuje cały świat i polski Sejm. Za chwilę komentarze z wiejskiej. W tym wydaniu informacji także problemy z programem 500+. I hakerzy, którzy zablokowali ogrzewanie w inteligentnych budynkach w jednym z miast Finlandii. Eksperci mówią, że to mógł być test przed większym atakiem. Na początek wybory prezydenckie, które dzisiaj śledzi cały świat. Amerykanie decydują, czy Hillary Clinton, czy Donald Trump zasiądzie w Białym Domu. Trzy małe miasteczka w stanie New Hampshire mają w zwyczaju otwierać lokale zaraz po północy w dniu wyborów, a że mieszkańców jest zaledwie kilku, to po zliczeniu głosów we wszystkich trzech miasteczkach. Trump ma 32, a Clinton 25 głosów. To już ostateczne wyniki, bo w lokalach wyborczych stawili się wszyscy uprawnieni do głosowania, ale ostateczne wyniki z całych Stanów poznamy nad ranem czasu polskiego. A teraz już komentarze do amerykańskich wyborów z polskiego Sejmu, w którym jest Karolina Lewicka. Karolino, co mówią polscy politycy? Nieprzewidywalne to o Donaldzie Trumpie i doświadczona to Hillary Clinton. Polscy politycy dość zgodni w ocenie ryzyka, jakie niesie ze sobą republikanin w Białym Domu. Stąd i Piotr Apel z Kukiz 15, Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej stawiają na demokratkę. Hillary Clinton jest gwarancją bardziej twardego stanowiska wobec Rosji. Po nieudanym resecie jest nauczona, że Putin to nie jest osoba, którym warto ufać. Clinton oznacza kontynuację wielu linii. Zarówno krytyki PiS-u za to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale również oznacza kontynuację zobowiązań Stanów Zjednoczonych, czyli zobowiązań na przykład związanych z bazami NATO. Tych obaw nie podziela poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Niezależnie, czy to będzie Donald Trump, czy Hillary Clinton, wojska amerykańskie z Nowym Rokiem będą gościły w naszym kraju. Jest pan tego pewien? Kiedy pan słucha Donalda Trumpa, który mówi, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych powinni im płacić za ochronę, to też tak pan myśli? Ale proszę zauważyć, że absolutnie Trump nie wskazywał Polski. Trump kwestionował do tej pory ewentualną pomoc militarną Stanów dla krajów bałtyckich, odciął się także od Ukrainy, ale podważał również artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi o wzajemnej pomocy członków NATO, do których przecież Polska należy. Z sejmowego studia Tok FM Karolina Lewicka, dziękuję. Tysiące osób w Polsce wciąż nie dostały pieniędzy w ramach programu 500+. To rodziny, w których jedna osoba pracuje za granicą. W takich sytuacjach urzędnicy muszą sprawdzić m.in. w jakim kraju przebywa drugi rodzic, co tam robi i czy pobiera zasiłek. To trwa, tłumaczy Agnieszka Grybel-Szuber z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. To wymaga wielu kontaktów z instytucjami zagranicznymi, zbierania informacji właśnie w tychże instytucjach. To wymaga również wyjaśniania pewnych okoliczności przez osoby, które składają wnioski. Małopolska to absolutny rekordzista. Wpłynęło ponad 13 tysięcy takich wniosków. Na razie decyzję dostało tylko 2200 osób. Jak jest w innych regionach, o tym w informacjach Tok FM o 16. W Lublinie trwa spór o to, jak wygasić mandat prezydenta miasta. Procedurę należy rozpocząć w związku z ujawnionymi przez CBA informacjami, że Krzysztof Żuk nie przestrzegał przepisów ustawy antykorupcyjnej, zasiadając w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek. Anna Gwiterek-Zabłocka. Prawnicy z ratusza stoją na stanowisku, że sam wniosek z CBA to za mało. Ich zdaniem wniosek o wszczęcie procedury wygaśnięcia mandatu musi złożyć wojewoda. Tymczasem rzecznik Radosław Brzuska przekonuje, że wojewoda żadnego wniosku wysyłać nie zamierza, bo nie musi. Prawo jednoznacznie określa procedurę w tej sprawie. Przewiduje rolę wojewody dopiero wówczas, gdyby Rada Miasta nie podjęła stosownej uchwały w odpowiedzi na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sam Krzysztof Żuk już teraz jednak zapowiada, że sprawa na pewno skończy się w sądzie. Zobaczymy, jaki będzie bieg wydarzeń, co będę skarżył do sądu, jaką decyzję czy jaką uchwałę. Zapowiadam już dzisiaj, że tak czy inaczej ta sprawa skończy się w sądzie. Jest spór prawny dotyczący wszczęcia procedury wygaśnięcia mandatu, a najbliższa sesja Lubelskiej Rady Miasta 17 listopada. Anna Gmiterek-Zabłocka,
TOK FM. Hakerzy zablokowali ogrzewanie w inteligentnych budynkach w mieście Lappeenranta na wschodzie Finlandii. Po ataku system informatyczny zresetował się, a następnie zawiesił. Na szczęście dla mieszkańców nie było zbyt zimno, a firma zarządzająca budynkami szybko zlikwidowała problem. Fińska agencja regulująca rynek komunikacji potwierdziła, że reakcja inteligentnych systemów w budynkach była wywołana działalnością przestępczą. Agencja zastrzegła, że domy w liczącym 60 tysięcy mieszkańców w mieście nie były prawdziwym celem ataków. Jeden z ekspertów agencji powiedział, że ten prawdziwy cel prawdopodobnie nie znajdował się nawet w Finlandii, że chodziło raczej o jakiś podmiot europejski. Forbes nie wyklucza, że atak na niewielki system w miasteczku na głębokich peryferiach Finlandii był jedynie testem możliwości hakerów. To wszystko teraz. Kolejne informacje TOK FM o 15.20. Pogoda. Dziś w całej Polsce sporo chmur, tak będzie też po południu i wieczorem. Lokalnie możliwe są jeszcze przejaśnienia, ale ciągle przelotny deszcz. Synoptycy zapowiadają na wschodzie i północy kraju nie tylko deszcz, także deszcz ze śniegiem. W górach z kolei opady śniegu. Na termometrach 3 stopnie w Toruniu i Poznaniu, 4 w Szczecinie, Kielcach i Łodzi, 5 w Trójmieście i Warszawie, 6 stopni dziś w Katowicach i Krakowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Podgląd. Agnieszka Lichnerowicz, a Amerykanie, proszę Państwa, już głosują. Oczywiście od wschodu się zaczyna i od wschodniego wybrzeża zaczęło się to głosowanie w amerykańskich wyborach. Państwa, moim gościem jest teraz profesor Zbigniew Lewicki, przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i też związany z UKSW. Dzień dobry, panie profesorze. Nie wiem, w jakiej skali czy jakim językiem opisałby pan wagę tego dnia? Nie mojej tu wizyty pierwszej od kilku lat, tylko tego dnia w Ameryce. Tak, dobrze. Tak, dobrze, to nie jest to samo, rozumiem, ale moją prywatną skalę jest to wydarzenie. Otóż no są to wybory, raz na 4 lata. Wybory, które są ważne, ale każde wybory w Ameryce są ważne. Ja podchodzę do nich znacznie spokojniej niż większość komentatorów, która widzi jakąś apokalipsę, prawda, i tak dalej, grożącą nam, gdyby to wygrał Trump. Amerykanie wybierają tak, jak wybierali od ponad 200 lat. W historii Ameryki byli już populiści, w historii Ameryki były już skradzione wybory, w historii Ameryki byli już skorumpowani politycy. Wszystko już było, może nie w jednym momencie, tu to się grupuje w jednym momencie, zgadza się, ale to są wybory, po których obudzimy się i świat będzie toczył się dalej. A gdyby, jak pan myśli wynik, to znaczy, ja powtórzę tą formułkę, że sondaże, nie tylko te mniej znaczące są te ogólnokrajowe, ale gdy się analizuje stan po stanie, no to szanse Donalda Trumpa na zwycięstwo są mniejsze. Oczywiście. Bo on musiałby z tych stanów wahających się, których jest około 7, prawie wszystkie. Tak dalej, oczywiście. Co oczywiście po Brexicie jest możliwe. Jest możliwe. I pana zdaniem, to nie jest tak, że jutro obudzimy się w innym świecie, gdyby Donald Trump wygrał? Gdyby Donald Trump wygrał, bo teraz rozumiem pytanie. Powiem tak, że Donald Trump wygra, to obudzimy się w świecie, którego będę się bał. Obudzimy się w świecie, którego będę się bał nie dlatego, że Donald Trump ma szalone pomysły w Ameryce, coś, tumur tam nielegalnie. Nie, to jest jakby, tego nie zrealizuje, to w ogóle jest drobiazg. Obudzimy się w świecie groźnym dlatego, że on zacznie być po drugiej stronie stołu od Putina. A Putin jest graczem nieprawdopodobnie doświadczonym, sprytnym, wyćwiczonym. Naprzeciwko niego siądzie polityk, który nic nie wie o geopolityce. No i jest też egocentryczny, łatwo go sprowokować. Tak, to też, ale gdyby on chociaż wiedział. Wie pani, był rok 1960, to pani tego nie pamięta, ale ja to pamiętam. I w tym roku 1961, ściśle biorąc, usiedli koło siebie Chruszczow i Kennedy. I Chruszczow bardzo szybko zobaczył, że ma do czynienia z niedoświadczonym, młodziutkim, głupiutkim politykiem. I co się stało? Mur berliński, prawda? Prowokacja na Kubie, która o mało co nie doprowadziła do III wojny światowej. A Putin jest bardzo wyraźnie w tym ciągu Chruszczowa, a Trump jest dużo mniej doświadczony od Kennedy'ego. I z tego powodu będę się bał, co się stanie ze światem. Mm-hmm.
jakby pan, bo już strasznie dużo na ten temat powiedziano, napisano, ale gdyby pan wskazał pana zdaniem taką rzecz najważniejszą albo najbardziej przeoczoną, dotyczącą tego, skąd tak ogromne poparcie dla Donalda Trumpa. Bo oprócz tego, że alternatywą jest Hillary Clinton, czyli polityk, no, która reprezentuje sobą wszystko to, co nas w politykach denerwuje, czyli cały ten establishment, dziwne powiązania, pieniądze. Establishment. Ale czy to wszystko tłumaczy? Nie, nie wszystko. Ale partia republikańska ma całą historię wyszarpywania klęski z paszczy zwycięstwa. 8 lat temu, gdyby kontrkandydatem Obamy był ktoś inny niż już stary, z innego pokolenia McCain, który się kojarzył z dziadkiem, który opowiada, prawda, jak my to tych Niemców gonili. To jest tchórz, bo dał się złapać. Nie ma dziadka tu w Polsce biednej i krótko żyjącej. Jest establishment. Po to się tak długo uczycie, żeby chociaż cokolwiek poprawnie zabrzmiało w waszych ustach. Establishment, nie establishment. Nie matematyka, nie polityka, nie fizyka, bo to brzmi obskurancko, obrzydliwie, źle, źle, źle brzmi. Ja mówię o swoje zdanie. Partia republikańska wystawiłaby kogoś innego niż sztywnego, drewnianego Romneya, to również pokonałby. Zresztą w sondażach ledwo Obama prowadził przez 4 lata. I teraz, kiedy demokraci wystawiają skompromitowaną, skorumpowaną, no wszystko, co można złego powiedzieć o polityku, w sensie polityka, panią Clinton, która uosabia w sobie to, co jest najgorsze w polityce, to republikanie wychodzą z kimś, kto jest jeszcze mniej do zaakceptowania, prawda? Coś takiego, ten gen samodestrukcji w partii republikańskiej, oczywiście widzimy. Druga sprawa... Ale pan rozumie ten gen destrukcji? Ja mam rozumieć gen. No ale no może tak, ale jednak jakby, no to nie jest gen, tylko jednak jakieś... No tak, no nie, bo to jest tak, że w prawyborach wygrywają ci, którzy podobają się żelaznemu elektoratowi partii republikańskiej. I oni wygrali i McCain, i Romney, i Trump. Tyle, że oni się znacznie mniej podobają wyborcy jako takiemu, średniemu temu wyborcy środka, nie mówiąc o wyborcach bardziej lewicowych. Czyli ludzie akceptowani w prawyborach partii republikańskiej są zbyt na prawo dla większości elektoratów. Czyli pan jednak szukałby odpowiedzi na fenomen Trumpa właśnie w polityce, w systemie A druga połowa to jest taka, że to jest absolutnie bezwzględny i klasyczny samiec alfa, który w dysputach, tych dyskusjach w prawyborach niszczył swoich przeciwników, atakując ich bardzo nieprzyjemnie, atakując ich po wszystkich ich niedoskonałościach, kompleksach. Ty jesteś za niski, ty za gruby, ty za rudy, ty za łysy, prawda? Ludzie nie są przyzwyczajeni, żeby mówić im takie rzeczy. I jeżeli on z pełną bezczelnością, bo tak to trzeba określić, prawda? Patrzy komuś w oczy i tego typu inwektywy rzuca, to jego rozmówca kurczy się. Tak jak każdy z nas by się skurczył, aby nagle usłyszał coś, to ma kompleks na tym punkcie. Czyli on, będąc bardzo mocnym osobnikiem, bo tego nikt nie odmówi, tak jak klasyczny samiec alfa, jednocześnie bije innych poniżej pasa i nie ma z tym żadnego problemu, a po nim to spływa. Jak po kaczce, spływa jak po kaczce. Także proszę Państwa, cały świat jest zainteresowany bardzo, bardzo tym, co w USA, na drugiej półkuli wręcz, tak jakby to na drugim biegunie świata się dzieje. Pomimo, że Polacy w polskiej wsi, czy z polskiej wsi w bibliotece szepczą, z polskiej wsi Uniwersytetu Warszawskiego BUF, bo byłam wczoraj, przedwczoraj, to szepcą Polacy, szepcą. Natomiast Amerykanie głosują. Głos, daj głos, daj głos. A tu w Polsce mówię, babo Lipska, nie gadaj tam na pocztę, co mi się nagrywa, bo ja tego nie odczytuję, bo ja nie mam czasu tam te hasła nadawać, szyfry. Nie, napisz SMS. Nic tam nie gadaj. Albo ten Mareczek gada, albo ta Anita gada. Na poczcie głosowej nawet tych 6-7 sekund gadania, żeby odczytać, ja muszę tutaj wpisywać.
wpisywać kody i po co mi to? SMS, żeby mi od razu się, ja nie mam zamiaru się bawić w głupoty Orange żydowskiego chciwego, a chytrego mówią, że Orange jest drogie. To więc mam jeden telefon, dwie karty, jedna internetowa, druga jest abonencka i mało się tam odzywam. Buziaczki przesyłam. Niech Amerykanie głosują. Niech w Ameryce będzie głośno. Hurra! Piekła nie ma. Herbu zielona pietruszka. Może dojść do niepokojów społecznych? Nie do rozruchów, ale do niepokojów społecznych. I w tym wszystkim nagle Partia Republikańska albo stanie przy swoim kandydacie, albo się od niego odetnie i będzie miała problemy, ale ona w ogóle przechodzi poważne przewartościowanie. I to było widać w tym Occupy Wall Street, to było widać w Partii Herbatkowej, prawda? Ona się też chce dostosować do współczesności. Partia Demokratyczna, wystawiając panią Clinton, pozostała na tym gruncie tradycyjnej polityki od dekad, prawda? Nic się nie zmieniło. W jakim sensie? Nie wystawiając kobietę, tylko wystawiając akurat tego sprawy genderowe pomijam, bo moim zdaniem to nie jest istotne. Pierwsza kobieta po tylu latach demokracji. Ale pan pomyśli, co to mówi o demokracji. Nie, wie pani co, moim zdaniem to bardzo ujmuje kandydatowi. Jak się o nim mówi, zawężając jego specjalizację. To pokazuje, Obama, ona jest silną kobietą, kiedy w tak niesprzyjających warunkach. Tak, niesprzyjających. W Ameryce niesprzyjające warunki to mają biali mężczyźni i nikt więcej, a wszyscy inni mają, są... Mają tak, bo tracą władzę, to prawda. Nie. Możemy się teraz podzielić. Pracą, absolutnie, że się podzielić z mniejszościami. Nie jest aż tak, ale ja uważam, że Barack Obama był złym prezydentem i mnie zupełnie nie interesuje, że był złym czarnym, czy był złym zielonym prezydentem. Możliwe. Uważam, że pani Clinton jest bardzo skutecznym politykiem, chociaż ale pani Clinton jest taka sama jak ten Obama, ona też będzie złym prezydentem. Jaka jest jej orientacja seksualna czy płeć? Zupełnie to jest jakby, uważam, że to nie jest kategoria polityczna. Nie, ja rozumiem, że pana nie interesuje, tylko z jej punktu widzenia to płeć. Żydowskie podpowiedzi. Ona powiedziała, że Polskę postawi w stan oskarżenia, bo Żydom zabrali pieniądze. Nie. Cały świat się z niej śmiał, a ona powiedziała wszystko dobrze. Myślę, że wiele osób jej współczuło też, nie tylko się z niej śmiali. Wszystko, wie pani, w takim momencie cynizm polityczny pani Clinton w tym momencie okazał się straszliwy. Wie pan co, jak sobie przypomnę wszystkich tych kandydatów, którzy zdradzali swoje żony, a potem je wyciągali i stawiali obok. Nie, zdradzanie żon to co innego. Ale oni najczęściej potem wypadali z polityki. Edwards wypadł z polityki, Hart wypadł z polityki. Jednak w Ameryce... Raz miał tam seks z nią, to jak na Amerykę to... To jest bestka, a tu w Polsce, wiesz, szum, cicho, sza w Polsce, ciąg dalszy, trzeciego dnia, hasz. Patrzę cię, jak Moherowa Makryna Mieczysławska przedziera się do papieża, do samego snu. Patrz, cicho, sza. Straszne pytanie, to naprawdę diabelskie pytanie. Ja mówię dla świata, dla mnie tu w Polsce, będę się bardzo bał prezydentury Trumpa i tylko tyle mogę powiedzieć. Nie głosuję w Ameryce, więc nie mogę za nich mówić. Bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Zbigniew Lewicki, przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i też pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był państwa gościem. Dziękuję bardzo. Światopodgląd. Oferta specjalna. Teraz w sklepach Euro. 50 cali Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2390. LED TV 32 cale. Shark za 799. Laptop Acer Intel Core i3 za 1590. Pralka Samsung EcoBubble Slim klasa A+++ za 1299. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Głośniej. Głośniej, bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. To jest hit, więc musisz to usłyszeć. Już teraz Pepsi Mirinda lub 7 Up. Dwie dwulitrowe butelki, tylko 4,99. Taka cena to prawdziwy hit. 4,99. Różne rodzaje proszku do praktyki. Oczywiście głośniej to jest tylko w Ameryce, tam w USA. Po drugiej stronie kuli ziemskiej. My tu się nie damy nabrać tym braciom Terskim.
Terska 8 na 10. Tu w Warszawie. Tu w Polsce. U Moherowych. W Moherowej Warszawie. W Moherowej Polsce. Proszę bardzo iść na mszę. Wymodlić się. Na pewno wam wymodlenie się. Papież, Maryja nie zaszkodzi to. Nie. Oni wam nie zaszkodzą. Zapraszam.